Jak mówiła do ciebie mama w dzieciństwie, Grzegorzu? Grzesiu. A nie, jeszcze nie, inaczej. Nie, ale dobra, nie pamiętam. Nawet nie. Na mnie ojciec mówił Bubu. Moja matka czasem mówiła na mnie Gasio. Nie pytaj mnie dlaczego. Gasio? Tak. A może to była jakaś niespełniona miłość? To chyba było coś z Grzesiem. Tylko, że wiesz, moja mama to na pewnym etapie życia to myślała i chciała, żebym ja na przykład był księdzem w ogóle. Dlaczego? Nie wiem. No bo, ale wiesz, zobacz. Taka rodzina... Ja bym do ciebie przyszedł. Kaznodzieją. Wyspowiadać się. Wiesz co, nie, rodzice pochodzili z takich rodzin głęboko wierzących. My z bratem, mam starszego rok brata, chodziliśmy do kościoła tam do chyba 17 czy któregoś roku życia, po czym już daliśmy sobie spokój. Ale moja matka na pewno by się bardzo ucieszyła, gdybym ja się zdecydował na taką... Z czym sobie ona dałeś, taką... Grzegorzu, spokój? Z wiarą? Z wiarą. Znaczy z chodzeniem do kościoła. A to jest różnica. Ja... Tak, wiesz co, tylko wrócę do tego, bo ona mówi, no ty tak ładnie mówisz, to tym księdzem mógłbyś być, bo po prostu tak ładnie ale mówisz. Ale mógłbyś znaleźć pracę w innej telewizji, też jako ksiądz dziennikarz, to jest modne. Mógłbyś kończyć fakty, amen, na przykład. Szczęść Boże. Oj, żeby to nie była zapowiedź.